Siemanko, ja mam na imię Dawid i chciałbym Was gorąco powitać na moim kanale 4wheels by David. Ostatnio dodawałem filmik, jak sprawdzić łożysko. Wiele osób miało wątpliwości co do tej techniki, ale ta technika działa, tak? Chciałbym Wam pokazać, jak to zrobić z napędem 4x4, bo wiele osób mnie o to pytało, także Wam pokażę. Zasada jest taka sama, ale Wam pokażę, że to idzie zrobić. Zapraszam do oglądania. Jakiś czas temu pokazywałem, jak sprawdzić łożysko. Wiele osób miało wątpliwości, jak to sprawdzić z napędem 4x4. Jest to Skoda, jest to tylne koło, jest to 4x4 napęd i Wam pokażę, jak sprawdzić łożysko. Możemy poruszać góra-dół. Jeśli nie czujemy luzu, musimy obrócić, bardzo szybko obrócić, tak? Pokażę Wam trik. Ruszamy wolno. Ten szum, co słyszycie, to jest szum od klocków, tak? Ten szum robi tarcze i klocki. Teraz szukamy drugiego szumu. Ten drugi odgłos, który słyszycie, to jest odgłos łożyska. Jeszcze raz. Szum. I teraz zakręcę szybko i będzie słychać łożysko. To tyle. Podsumowując, musicie szukać wycia łożyska. Pierwsze obroty, które wykonacie, są zazwyczaj z tarczy i klocków. Jeśli zakręcicie szybciej kołem, będzie słychać łożysko. Tak jak mówię, można to zrobić na osi przedniej, na osi tylniej i z napędem 4x4 koła. Jeśli macie problem ze zdiagnozowaniem łożyska, poproście kogoś, aby Wam kręcił kołem. Wy w tym czasie słuchajcie, tak? Która strona Wam wyje. To tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie mi łapkę w górę, jeśli tak. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze mną na bieżąco. Dzięki, na razie, cześć.